A w faktach i niepokojące informacje o chmurach szarego dymu nad dwoma reaktorami elektrowni Fukushima, choć prawdopodobnie to tylko para wodna, zarządzono ewakuację wszystkich pracowników. Japońskie władze konsekwentnie powtarzają, że poza strefą bezpośrednio sąsiadującą z elektrownią nie ma zagrożenia. Nasz reporter Cezary Grochot pojechał do 400-tysięcznego miasta Iwaki, oddalonego zaledwie 60 km od elektrowni, a jego przewodnikiem był polski dominikanin. Droga do Fukushimy, niekończące się konwoje ekip ratowniczych, wojsko i my, poza tym pustka. Przejeżdżamy przez góry, po chwili znajdujemy się po ich drugiej, gorszej stronie. Jesteśmy już bardzo blisko strefy największego zagrożenia. 30 km stąd zaczyna się obszar objęty ewakuacją, ale tu, według japońskich władz, jest wciąż bezpiecznie. Jedziemy do Iwaki, miasta oddalonego o 60 km od elektrowni. Przy zjeździe z autostrady żywego ducha, całe 400-tysięczne miasto wygląda na wymarłe. Ale czeka tu na nas polski ksiądz, dominikanin, ojciec Czesław Foryś. Pokazuje ślady trzęsienia wokół kościoła i tłumaczy, że większość mieszkańców Iwaki wcale nie uciekła. Nie wolno być teraz na zewnątrz. Jest powiedziane, że tylko w niezbędnych, powiedzmy, sytuacjach można wychodzić. A jeżeli spadnie deszcz, to nie wolno w ogóle zatrzymywać się na zewnątrz. Według zapewnień japońskich władz toczy się tu normalne życie. Nie ma zagrożenia promieniowaniem. Tak wygląda to normalne życie. Jedyne miejsce, w którym można spotkać ludzi, to punkt wydawania wody. Nie ma żywności. Całkowicie wyprzedano wszystkie w sklepach zapasy żywności. Także ludzie żyją tym, co gdzieś ostatni, jakiś ryż czy co innego mieli w domu. Aż trudno uwierzyć, że wszystko to dzieje się zaledwie kilka godzin jazdy od Tokio, gdzie nie brakuje niczego. Parę dni temu, tuż przed trzęsieniem ziemi, gotowałem dosyć dużo bigosu. Bardzo smaczne, udało mi się. No i teraz dzięki temu codziennie mogę w różnych postaciach ten bigos jeść i to mnie ratuje. O wysokości promieniowania w tej okolicy niewiele wiadomo. Jest bezpiecznie i to ma wystarczyć. Postanawiamy uzyskać szczegółowe informacje w miejscowym szpitalu i centrum kryzysowym zarazem. I wreszcie sprawdzić, jaką dawkę promieniowania dostaliśmy przez ostatnie dni. Bo w Tokio wykonanie takich badań okazało się niemożliwe. Nawet nie wpuszczono nas za drzwi. Po długich naradach i negocjacjach wreszcie dostajemy odpowiedź. Po trzęsieniu ziemi mamy tu bardzo trudną sytuację. Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci. Lekarze nie mogą odejść od chorych. Nie mają wolnego czasu, aby przyjąć dziennikarzy. Docierają do nas wiadomości, że w elektrowni Fukushima doszło do kolejnej poważnej awarii. Nad dwoma reaktorami unoszą się chmury szarego dymu. Postanawiamy jak najszybciej wyjechać z Iwaki. W pośpiechu, bo zaraz ma zacząć padać deszcz, dzielimy się z księdzem naszymi zapasami. On na razie zostaje. Cezary Grochot, Fakty, Iwaki.